Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru Buxton Brewery. Jest to jedno z ostatnich piw z tego browaru, chyba. Chyba tak, albo ostatnie. No chyba ostatnie. I to jest piwo o nazwie Axe Edge. Axe Edge, India Pale Ale. Axe Edge to oznacza ostrze topora. Ostrze topora. Ja mam takie skojarzenia, krasnoludy, te klimaty. Tutaj piszą, że chmielone oszałamiającą mieszanką chmielu europejskiego, północnoamerykańskiego i nowozelandzkiego. Tylko że z tego, co ja pamiętam, co ja tam wyczytałem, to żadnej europejskiej odmiany sobie nie przypominam, bo tam miała być Citra, miał być Nelson Sauvin i chyba Amarillo. Więc nie wiem, która jest z tych odmian europejską. No nieważne. 6-8% alkoholu, czyli takie klasyczne IPA. Można pomyśleć, że pewnie gdzieś jakaś 16. Może 15. No, spróbujmy. Kapsel goły. Także nic się niestety na tablicy nie pojawi. No i próbujemy. Bardzo jasna barwa, czy bardzo jasna? Jasna barwa w stylu bardziej American IPA niż angielskiej wersji, a to przecież browar z Anglii. Piana bardzo obfita, drobna, w aromacie chmiel. Chmiel, citra. Głównie tak, czyli owoce tropikalne, cytrusy, sporo takiego osadu tutaj mi wleciało, to wygląda jak osad od chmielenia na zimno, ale zbyt apetyczne to nie jest. No, bardzo intensywny aromat chmielowy i lekka nuta miodowa. To piwo ma datę przydatności. No właśnie, Drink Fresh tutaj mnie zachęcają. Data rozlewu to jest luty 2013. 8 miesięcy. No, trzeba było pić wcześniej, ale co zrobić, jak nie było kiedy? No nie było kiedy, no. Także tutaj, no, troszkę pokrzywdziłem to piwo. Bo powinienem je kupić. No, tylko że ja je kupiłem w czerwcu, więc. No ale mogłem wypić w lipcu. No nic, trudno. Nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem. Próbujemy. Aromaty białych owoców, to często mówię, litchi. Chociaż. Ja chyba litchi nie jadłem nigdy, tylko piłem gdzieś jakieś napoje na bazie litchi. I padło w któryś komentarzach pytanie, czy może lepszym pomysłem byłby agrest. Powiem szczerze, agrest jest kwaśny, więc to tutaj nie pasuje. To jest biały owoc w stylu melona, taki mdły trochę. I co? I... Średnia słodycz, średnio niska, jest nuta alkoholowa, wyczuwalna. Powiem szczerze, że tam jak się pojawiały piwa z Buxton, to wielu w komentarzach pisało, że Axe Edge to jest takie super piwo i w ogóle. No i tak jak mówię, ja je troszkę skrzywdziłem tym, że tak długo z nim czekałem. Natomiast... No nie, no szału nie ma. Szału nie ma. Jest po pierwsze zbyt alkoholowe. Po drugie nieładne, jeżeli chodzi o wygląd. Goryczka jest dobra. Średnia do wysokiej, ale jest nawet rozgrzewające.
w przełyku. To też świadczy o alkoholu i nie wydaje mi się, żeby ten alkohol się tu pojawił z przeleżakowania, bo ta nuta miodowa, zgoda. Mokry karton mógłby się pojawić. No i chyba jest nawet. Lekkie utlenienie jest, no nie da się ukryć. No i to zmętnienie też nawet można zrzucić na karb tego, chociaż wydaje mi się, że to są bardziej drobinki chmielu. No ale ten alkohol taki agresywny raczej chyba to nie jest tym spowodowane, że przeleżakowałem to piwo. No nic, w każdym bądź razie wszystkie... Miałem tak nie mówić. W każdym razie, bądź co bądź, zdetonowałem się. W każdym razie piwa z browaru Buxton polecam. To jest świetny browar, świetne piwa, szczególnie smakowało mi Spa Ale. Bardzo dobre było też to Imperial Black. Ten ostatni Redneck Stout też był całkiem fajny. Axe Edge, który miał być taki jeden z najlepszych i to było to, że on miał być taki najlepszy, go tak sobie zostawiałem na później, no i to był błąd. Chociaż teraz już mam taktykę taką, że nie czekam, tylko piję jak tylko jest okazja, to piję te najlepsze piwa, nie patrzę na to, na leżakowanie, na jakieś takie historie. No, więc jest dobre. Ale tylko dobre, a spodziewałem się czegoś super. Natomiast Spa Ale było super. Taki po prostu prawie jak Shark. Znaczy, takie jak Shark, może bardziej ułożone, tak powiem. Ale tak czy siak, przyjemne, dobre piwo i polecam Buxton Brewery. Wasze zdrowie.